16 lipca wspominamy błogosławione dziewice i męczennice z Orange. W czasie rewolucji francuskiej w miejscowości Orange w okresie od 19 czerwca do 5 sierpnia 1794 roku działał nadzwyczajny trybunał rewolucyjny. Wydał on w tym czasie ponad 300 wyroków śmierci na kapłanów, zakonników i zakonnice, którzy odmówili złożenia przysięgi na konstytucję cywilną kleru, niezgodną z nauczaniem Kościoła i potępioną przez papieża. Wśród skazanych znalazły się 32 siostry benedyktynki z Caderousse, cysterki z Avignonu, sakramentki z Bolène i urszulanki z Bolène, Carpentras, Pernes, Pont-Saint-Esprit i Sisteron. Kiedy rozpoczęły się prześladowania, musiały one opuścić swoje pierwotne domy zakonne. Osiadły we wspólnym domu w Bolène, gdzie żyły w ubóstwie, poświęcając swój czas na modlitwę. 22 kwietnia 1794 roku zostały aresztowane w Bolène. 2 maja dołączono je do więzionych w Orange 13 innych mniszek. Przebywając przez kilka tygodni w miejscowym więzieniu La Cour, przygotowywały się do egzekucji, odmawiając wspólnie modlitwy zakonających, a przed egzekucjami śpiewały Te Deum. Wszystkie poniosły śmierć na gilotynie między 6 a 26 lipca 1794 roku. Beatyfikował je papież Pius XI w dniu 10 maja 1925 roku. Ich ciała zostały pochowane w masowym grobie na polu La Plan. W 1832 roku na tym miejscu wzniesiono kaplicę. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś świętym dziewicom z Orange udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczennice, które nie wahały się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.